Dzień dobry. Może skomentuje pan ostatnie wydarzenia? Nie. Ale podobno pogotowie stwierdziło zgon pacjenta w Kupieninie i okazało się, że on żyje. Dopiero wczoraj zmarł. Trzeba iść do źródła, my tam nie byli. Przepraszam, ma pan słyszał o tym cudownym zmartwychwstaniu w Kupieninie, gdzie karetka stwierdziła, właściwie lekarz stwierdził, że pacjent nie żyje, a później się okazało, że pacjent żyje. I on dopiero wczoraj zmarł. Słyszeliście panowie o tym? Nie, ja byłem na urlopie. Ja też byłem. Przepraszam, jak ja się do dyrekcji dostanę najprędzej? Czy ja mogę rozmawiać z panem dyrektorem? Nie ma pani dyrektora, jest na urlopie dzisiaj jutro. A zastępca dyrektora? Ja chciałem spytać o dwie rzeczy, ponieważ pani dyrektor nie ma o ten przypadek zmartwychwstania w Kupieninie, gdzie pacjent został zdiagnozowany w ten sposób, że stwierdzono zgon, a następnie okazało się, że pacjent żyje. I on dopiero zmarł wczoraj w szpitalu. Czy pan coś o tym wie? Tak. No i jak to się stało, że można było stwierdzić zgon pacjenta, który żyje? Proszę pana, ja zgłosiłem sprawę na prokuraturze i będzie badał prokuratora, nie wiem. Aha, czyli sprawę w prokuraturze Dąbrowskiej. Czyli tyle może mi pan powiedzieć w tej chwili. Aha, dobrze, to dziękuję bardzo. Sprawa jest badana przez prokuraturę, sprawa trudna jest powiedzieć na podstawie dokumentacji. Wiadomo, że była prowadzona długotrwała reanimacja i lekarz uznał zgon. Czy wszystkie procedury zostały jakby przestrzegane, czy nie, to będzie już... Ale to była karetka tutaj z Dąbrowy. Nie karetki były, proszę pana. Z Dąbrowy. Najpierw była ze Szczucina, a potem przejęła reanimację karetka z Dąbrowy. No ale w związku z tym właśnie, skoro państwo się proponowali ograniczenie personelu, zresztą ograniczyliście w tych specjalistycznych karetkach, prawda? Myśmy na tą chwilę nie ograniczyli. Aha, jeszcze nie. No ale pomysł jest właśnie taki. Czy to jest w ogóle dobry pomysł, skoro się zdarzają takie przypadki zmartwychwstania pacjenta w Kupieninie choćby? To znaczy w zespołach wyjazdowych jest personel medyczny, który jest nienaruszalny i tu stany są. Sprawa dotyczy kierowcy. Mhm. Czyli w trakcie przewozu już pacjenta. No tak, ale będzie tak czy tak ograniczony ten zespół, prawda? Znaczy kierowca służy tylko do prowadzenia samochodu, nie prowadzi żadnej czynności medycznej. Czyli dobrze, no to dziękuję bardzo.